17 października w OSP Dębowiec odbyła się uroczystość obchodów 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy Dębowiec. Połączona ona była z Dniem Seniora. Uroczystego wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie dokonał wójt gminy Dębowiec Tomasz Branny. Zapytaliśmy też jubilatów, co zrobić, by przeżyć tyle lat w zgodnym małżeństwie. Trzeba wszystko wytrzymać, i złe, i dobre. A nie zawsze jest dobre. Trzeba się zgadzać nawzajem, jeden drugiemu ustępować. 61. Kochacie po prostu. Trzeba podejmować na poważnie decyzje. I tak przez całe życie. To wystarczy, żeby tak długo przeżyć, tak? Jeden z drugim się powinien dogadywać. I kochać się. Ta miłość, to jest najważniejsze. Trzeba wzajemnego szacunku, miłości, no i prześcigania się w tym wszystkim, co najlepsze. No a i mieć ciągle nadzieję, nie odwracać się do tyłu, ciągle tylko do przodu. No i podziwiać ten piękny świat, który nas otacza, bo rzeczywiście jest piękny tutaj Dębowiec i cały powiat. I przede wszystkim no duża też miłość do drugich osób, a więc i do sąsiadów, i do zwykłego przechodnia. To jest recepta na wspaniałe, cudowne, miłe życie. W żadnym małżeństwie nie ma wszystko w porządku, nie? Raz je pod wozem, raz na wozie. No. Zgoda, nie zgoda, no. No żeby żyli w zgodzie i zgadzali się ze wszystkim. I to wystarczy. Tak, i kochali się przede wszystkim. No. W zgodzie żyć. I to wystarczy. No, i miłości, nic więcej. Tak? Tak. Ucierpliwym, po prostu nie słuchać męża, czy zrobić źle, czy tego, nie ganić i tego. No i także, a chyba to się wywodzi z domu rodzinnego. Rodzice żyli w zgodzie, dziadkowie, więc to chyba z pokolenia na pokolenie tak idzie. No. Także... A małżonek, jakie ma właśnie? Trzeba być niemożebnie spokojny człowiek, tak jak ja jestem. Tylko bez orczyka nie podchodź. A tak poważnie, no tak jak małżonka mówiła, no. Trzeba jakoś tam wspólnie ciągnąć ten wóz i wybaczać sobie niedociągnięcia, o, delikatnie mówiąc. No, to potem już to, a reszta to jakoś sama się kula. Żyć w zgodzie, rozumieć się nawzajem. No i czy ja wiem, no i zdrowia, samych radości trzeba mieć na co dzień, żeby sprostać temu zadaniu. No i miłość. Żeby szukali tego, co łączy, a nie to, co dzieli. To jest najważniejsze, a wtedy można tym wózem jakoś razem przywrócić. Wszystkim dobro, żeby koło ludzi było. Jak jest dobro, to jest wszystko i radość, i zgoda, no i to nadzieja, a tego nam trzeba. Byliśmy młodzi, dobrali mi się na chiepać. No i tak wyszło jak wyszło, żeby przeżyli 50 lat, a może jeszcze przeżyli drugich 50 lat, nie? A oto wszystkie pary, które zostały odznaczone w tym uroczystym dniu.